Wprowadzane roboty drogowe nie tylko na Wojska Polskiego czy na DK-46, a przy tym rozpoczynający się w czwartek remont obwodnicy wokół Częstochowy może zdenerwować wielu zmotoryzowanych. Dlatego szef miasta zwrócił się z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby planowane naprawy autostrady A1, które spowodują dodatkowe obciążenia w ruchu również w mieście, bo powstaną korki na obwodnicy, w związku z tym może się to przełożyć na komunikację w mieście, zostały przełożone już po zakończeniu najważniejszych modernizacji w Częstochowie, a więc modernizacji DK-91 czy DK-46 i również po sezonie pielgrzymkowym, który nas czeka, który spowoduje, że do Częstochowy przyjedzie bardzo wielu turystów, pielgrzymów. Dlatego chciałbym, żeby ta inwestycja, którą planuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, została zrealizowana w takim terminie, który nie będzie kolidował z naszymi inwestycjami i z sezonem pielgrzymkowym w Częstochowie. Niestety Dyrekcja Dróg i Autostrad rusza z zaplanowanym remontem, co dla Częstochowy może oznaczać kolejne utrudnienia drogowe. Rozpoczniemy remont nawierzchni autostrady A1 w Konopiskach na jezdni w kierunku na Częstochowę. Tam w 2019 roku na tym odcinku powstały nierówności w nawierzchni, stąd teraz po opracowaniu programu naprawczego przystępujemy do naprawy tej nawierzchni. Organizacja ruchu na czas robót będzie wyglądała tak, że wyłączymy z ruchu 500-metrowy odcinek jezdni na Częstochowę i całość ruchu przeniesiemy na jezdnię przeciwną, czyli na Katowice. Z tym, że dla korzystających z autostrady w kierunku Katowic będą dostępne dwa pasy ruchu, a na Częstochowę jeden. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości od 60 do 80 km na godzinę w zależności od miejsca oraz dodatkowo ustawimy oznakowanie informujące o jeździe na suwak na kierunku na Częstochowę. A całość prac na obwodnicy ma się zakończyć do października tego roku.